Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Dzisiaj udamy się do Czerniejowa, maleńkiej wsi leżącej w powiecie lubelskim, leżącej na szlaku renesansu lubelskiego dzięki niewielkiemu, choć uroczemu kościółkowi świętego Wawrzyńca, który się w tej wsi znajduje od XVII wieku. W 2003 roku mało kto w tym kraju o tej wsi słyszał. Mieszkało tam niespełna 800 mieszkańców w 271 gospodarstwach domowych. Wsi wesoła, wsi spokojna, chciałoby się powiedzieć. Wszyscy się tu znali i nikt nie spodziewał się, że w tej sielankowej mieścinie dojdzie do makabrycznego znaleziska w beczce na kiszoną kapustę. Wtedy nagle wszyscy przypomnieli sobie, że pod wspomnianym kościołem świętego Wawrzyńca niespełna rok wcześniej także odkryto podobne znalezisko. Otóż ktoś podrzucił potem piękny renesansowy kościół reklamówkę z noworodkiem w środku. Znaleziska dokonał sam ksiądz proboszcz, który oburzał się później na media. Pozwólcie, że zacytuję. Telewizja podała, że znalazłem to dziecko na plebanii, mówił oburzony ksiądz, a przecież ono leżało pod drzwiami zakrystii, jak gdyby ktokolwiek znał różnicę. No ale te dwie sprawy policja zaczęła łączyć dopiero później. My zacznijmy od pewnego sierpniowego popołudnia 2003 roku, kiedy to dwoje młodych chłopaków wytoczyło na rżysko za domem beczkę, aby przeturlać ją do pobliskiej stodoły. W pewnym momencie wieczko z beczki odpadło, a z niej wyleciała reklamówka śmierdząca zepsutym mięsem. No i pamiętajcie, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. . 19 sierpnia 2003 roku wspomniani chłopcy, 16- i 18-latek, zresztą rodzeni bracia, zostali poproszeni przez ojca, aby przenieść dużą, niebieską plastikową beczkę do kiszenia kapusty z piwnicy za stodołę, aby ją opróżnić, bo coś od niej zalatywało. Była ciężka, ale wynieśli ją z piwnicy i zaczęli toczyć przez pole. Z beczki wydobywał się straszny smród, ni to zgniłe, ni to kiszone. Najpewniej było w niej coś zepsutego. Jeden z chłopaków zażartował sobie nawet, że coś w tej beczce chyba umarło. Nie podejrzewał jednak, że mogłoby być to coś większego od szczura. Jednak kiedy mocniej pchnęli beczkę, ta podskoczyła na kamieniu, a jej wieko odpadło. Z wewnątrz wyleciała reklamówka, a z niej główka, lecz nie kapusty, jakby się można było tego spodziewać. Zaraz po puszczeniu pawia nastolatkowie pobiegli co tchu w płucach nazad do domu, aby poinformować ojca o tym makabrycznym znalezisku. Zaskoczony i nieco wystraszony ojciec, przynajmniej takie robił wrażenie, bez zbędnej zwłoki wykręcił numer alarmowy i zawiadomił o tym policję. Funkcjonariusze z Lublina pojawili się już po kilkunastu minutach. Wraz z nimi przyjechał też biegły lekarz, w Stanach powiedzieliby koroner. I to on wyciągnął z beczki 5 reklamówek, a z każdej z nich wyjmował latoroś wielkości lalki. Na pierwszy rzut oka ocenił, że wszystkie mają ze 2, może 3 miesiące, a na świat przyszły poza szpitalem. Policja zatrzymała ojca, Andrzeja K. oraz jego dzieci, aby przesłuchać ich w tej sprawie. I może w tym momencie warto zaznaczyć, że poza 2 chłopakami, o których wspomniałem, pan K. miał jeszcze 2 córki, 12- i 14-letnią. I jest to o tyle ciekawe, że w prasie zachodziła tu pewnego rodzaju metamorfoza tych dzieci, przypominająca tę, jakiej dokonały siostry Wachowskie. Otóż w pierwszych artykułach Zaraz po znalezieniu zawartości beczek prasa pisała, że dokonali to rzeczeni bracia. Po kilku latach miało to być rodzeństwo, a w najnowszych artykułach opisujących tę historię pisze się często, że to córki odkryły to makabryczne znalezisko. Odmładnia się je także, podając, że młodsza miała 8, a starsza 12 lat. No i nie pobiegły z tym do ojca, ale do babci. Co ona zresztą sama zeznawała przed sądem. Pozwólcie jednak, że ja będę opierał się na źródłach najstarszych, pisanych wręcz na gorąco, dokumentujących bieżący stan rzeczy. Jako się rzekło, ojciec oraz 4 jego dzieci zostali przewiezieni na Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie. I tam przesłuchani, jednak żadne z nich nie potrafiło powiedzieć nic na temat znaleziska. Nie wiedzieli, skąd wzięło się to u nich w domu, ani kto mógłby im je podrzucić, bo przecież oni sami tam tego by nie schowali. W Czerniejowie mieszkali zresztą zaledwie od 2 lat. Może ta beczka była w piwnicy już wcześniej, zanim się tu wprowadzili? Sugerowali. Śledczy jednak poszli w innym kierunku i zadali pytanie, jakie z pewnością i wy sobie teraz zadajecie od jakiegoś czasu. Gdzie jest pani K., żona Andrzeja i matka jego dzieci? I czy czasem ona nie ma jakiegoś związku z tą sprawą? Okazało się jednak, że Jola, tak miała na imię nieobecna pani, wyszła z domu ponad tydzień temu i od tego czasu nie było z nią żadnego kontaktu. Mąż nie potrafił też powiedzieć, gdzie może być. Przyznał jedynie, że wyszła w zeszły piątek do sąsiadów i jakoś tak do dzisiaj nie wróciła. Śledczy byli co najmniej zdumieni tą odpowiedzią. Czy pana nie zmartwiło, że małżonka od ponad tygodnia nie wróciła do domu? Zapytał jeden z nich. Andrzej K. wzruszył ramionami. Ona tak czasem ma, powiedział. Szlaja się kilka dni po znajomych, ale zawsze wraca. A nie chce pan może zgłosić zaginięcia? Dopytywał się policjant. No, w sumie mogę zgłosić, odparł pan Andrzej, wzruszając znowuż ramionami. Od tego czasu Jolanta K. figurowała jako osoba zaginiona. Co to oznacza w praktyce? Po zgłoszeniu zaginięcia policji dane osoby zaginionej trafiają do ogólnopolskiego systemu policyjnego. Dzięki temu każdy policjant w Polsce wie, że dana osoba jest poszukiwana. Policjant po znalezieniu osoby zaginionej, czy to w wyniku podjętych czynności poszukiwawczych, czy podczas przypadkowej kontroli, ma obowiązek najpierw poinformować tę osobę, że jest szukana, a po poznaniu jej decyzji co do kontaktu z rodziną przekazać rodzinie informacje, na które osoba zaginiona wyraziła zgodę. Jednak policjant nie ma prawa zatrzymać czy zaaresztować osoby tylko na podstawie zaginięcia. Sytuacja będzie wyglądała odmiennie, jeśli poszukiwana osoba jest osobą nieletnią, bądź też poszukiwana z dodatkowych powodów, np. niepłacenie alimentów czy dezercja z wojska. Wtedy postępowanie policji regulują inne przepisy stosowne do sytuacji. Pani Jolanta jednak ani nie miała nieopłaconych alimentów, ani też nie uciekła z wojska, więc poszukiwana była oficjalnie po to, aby zapewnić jej ochronę, gdyby przytrafiło jej się coś złego. Jednak nieoficjalnie kobieta wydawała się śledczym kluczowym świadkiem, jeśli nie główną podejrzaną. Jak wspomniałem we wstępie, makabryczne odkrycie z dnia 19 sierpnia nie było pierwszym tego typu w Czerniejowie. Dosłownie rok wcześniej, w sierpniu 2002 roku, pod renesansowym kościołem św. Wawrzyńca znaleziono inne niemowlę bez ducha w piersi. Jeśli wierzyć pierwszym oględzinom lekarza biegłego, który badał reklamówki z beczki, nie miały one więcej niż 3 miesiące. Można więc było wysnuć hipotezę, że w przeciągu roku co najmniej 6 osesków odesłano do krainy wiecznych łowów i to w maleńkim Czerniejowie. Wielce prawdopodobne wydawało się śledczym, że może stać za tym jakaś nielegalna praktyka akuszerska. Czy to w Czerniejowie, czy też w jego okolicach, a Jolanta K. mogła mieć z tym jakiś związek. Pytanie tylko, jaki? Owszem, Jolanta mogła być tą tajemniczą osobą zajmującą się rzekomą akuszerką, ale mogła też na przykład tylko przetrzymywać noworodki u siebie. A może, i to stawało się coraz bardziej prawdopodobne, odkryła ten niecny proceder, a jego sprawcy postanowili uciszyć ją raz na zawsze. A może też, choć ta myśl wydawała się bardzo niepokojąca, Andrzej K., który przed śledczymi odpowiadał uprzejmie na każde pytanie i wydawał się być tym znaleziskiem zaskoczony, tak naprawdę był głównym sprawcą i może to on uciszył żonę. Przecież nie był jej zaginięciem ani zaskoczony, ani zmartwiony. Nikomu tego nie zgłosił i całkiem obojętnie przyjął propozycję, aby jej zaginięcie zgłosić. Którakolwiek z postawionych tez nie byłaby prawdziwą, pojawiało się więcej pytań niż odpowiedzi. Drugiego dnia po odkryciu zawartości beczki Jolanty szukało już kilkudziesięciu policjantów, a wysoki oficer Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oznajmił mediom, że jej zatrzymanie jest kwestią dnia, najwyżej 2. Niestety nie wiedział, jak bardzo się pomylił. Policjanci wypytywali mieszkańców Czerniejowa o rodzinę K. Czy małżeństwo było zgodne, czy często się kłócili, czy nie nadużywało się u nich alkoholu. Przez kilka dni wypytano ponad 100 Czerniejowian, ale żaden z sąsiadów nie mógł na tę rodzinę powiedzieć nic złego. A zna Jolę i Andrzeja od lat, bo oboje się tutaj wychowali, zanim wyprowadzili się po ślubie do Lublina, z którego wrócili 2 lata temu. Ojciec Jolanty był tutejszym stolarzem, jej matka pracowała w zakładach mięsnych. Odeszła jednak przedwcześnie, kiedy dziewczynka miała zaledwie 15 lat. Był to tragiczny wypadek, jaki miał miejsce podczas pasterki w 1981 roku. Od 2 tygodni panował wtedy na terenie Polski stan nadzwyczajny, wprowadzony na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego przez generała Jaruzelskiego. Rodzina wracała z kościoła, kiedy w matkę Jolanty wjechał wojskowy samochód i przygwoździł ją do drzewa. Niestety nic więcej na temat tego epizodu nie znalazłem i opowiadam o tym tylko po to, aby nakreślić tło i zaznaczyć, że od 15 roku życia Jolanta wychowywała się bez matki, z ojcem, który po śmierci żony coraz częściej zaglądał do kieliszka, oraz 2 młodszych braci, którymi Jolanta musiała się opiekować. Z biegiem czasu opiekowała się też coraz bardziej zniedołężniałym ojcem. Uczyła się wtedy także w liceum ekonomicznym w Lublinie, do którego dojeżdżała każdego ranka i wracała popołudniem lub wieczorem do domu. W wieku lat 17 Jolanta poznała Andrzeja i zaczęli się od tego czasu ze sobą spotykać. On miał wtedy 23 lata. Zanim wzięli ślub, chodzili ze sobą kilka lat. Po ślubie wyprowadzili się do Lublina na ulicę Sympatyczną. Jolanta pracowała jakiś czas w sklepie obuwniczym, potem jako kasjerka. Ostatecznie prowadziła własny sklep spożywczy. Andrzej natomiast pracował na gospodarstwie rodziców w Czerniejowie, dokąd dojeżdżał codziennie z Lublina i do domu, do żony, wracał jedynie na noc. Sąsiadów z Lublina policja także przesłuchiwała w sprawie rodziny. To było zgodne małżeństwo, mówili sąsiedzi. Nie słychać było żadnych kłótni. Jednak ani sąsiedzi z Czerniejowa, ani z ulicy Sympatycznej w Lublinie nie potrafili powiedzieć, gdzie może ukrywać się Jolanta K. Policjanci przeszukali ponad 100 miejsc, w których mogłaby przebywać, ale bez rezultatu. Rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma osobami, które w przeszłości miały kontakt z Jolantą K., raportował jeden z policjantów. Dotarliśmy do informatorów, którzy wiedzą, co się dzieje na mieście, ale nikt nic nie wiedział, nikt o niczym nie słyszał. jak kamień w wodę. Do jej poszukiwań zaangażowaliśmy najlepszych fachowców. Skoro efekt poszukiwań jest zerowy, możliwy jest tylko jeden scenariusz. Kobieta najprawdopodobniej nie żyje. Jeśli założyć, że Jolanty K. nie ma już wśród nas, policja wysunęła dwie hipotezy. Osoby powiązane ze wspomnianą nielegalną praktyką akuszerską postanowiły pozbyć się Jolanty. Najprawdopodobniej w obawie przed tym, że Jola zacznie o wszystkim mówić. Może ona sama te osoby zaszantażowała, wydając na siebie wyrok. Druga opcja to samobójstwo. Jolanta miałaby rodzić dzieci w tajemnicy i w tajemnicy kończyła ich żywoty. Ciężar wyrzutów sumienia, które trapiły Jolantę, stał się nagle nie do udźwignięcia i kobieta postanowiła zakończyć to inaczej. Choć tu nadmienię, że znalezienie jej ciała w tym ostatnim przypadku powinno nastąpić raczej bardzo szybko. Rzadko który chowa się tak skutecznie, aby policja nie potrafiła go znaleźć tygodniami, a poszukiwania trwały. Policyjna specgrupa sprawdziła ponad 150 miejsc, gdzie mogłaby się ukrywać Jolanta. Do Czerniejowa przyjechał z Lublina oddział prewencji. 100 policjantów z psami krok po kroku przeszukiwało całą wieś. Dolinę przepływającej przez wieś rzeczki Czerniejówki, pola, rowy, zarośla, a także gospodarstwa. Nie udało się jednak znaleźć żadnych śladów kobiety. Zamierzano pożyczyć nawet z hełma śmigłowiec Straży Granicznej wyposażony w kamerę termowizyjną. Jak tłumaczą policjanci, rozkładające się ludzkie ciało, nawet ukryte pół metra pod ziemią, wydziela ciepło. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oznajmił niecierpliwiącej się opinii publicznej za pośrednictwem mediów, że lubelska policja dotąd nie prowadziła na taką skalę przy użyciu tak wielkich sił i środków poszukiwań osoby zaginionej. Przesłuchaliśmy kilkudziesięciu świadków, sprawdziliśmy ponad 1000 miejsc, jak noclegownie, szpitale, ośrodki zdrowia, mówił. Póki co udało się jednak ustalić policji tyle, że w połowie sierpnia Jolanta K. wsiadła w Czerniejowie do samochodu, który swoim wyglądem przypominał Citroena Berlingo. Wreszcie w piątek, 19 września 2003 roku, Zakład Medycyny Sądowej Lubelskiej Akademii Medycznej zakończył sekcję niemowląt i jej wyniki wysłał prokuraturze. Badania potwierdziły to, czego każdy się obawiał i nikt nie chciał o tym głośno mówić, że matką całej piątki była Jolanta K. Pierwsze sygnały z Zakładu Medycyny Sądowej już to sugerowały, bo każda latorośl owinięta była w gazetę, a były to gazety z lat 90. Każda z nieco innego okresu, a różnica wynosiła średnio 2 lata. Ich stan natomiast, sugerujący, że mają po 2 lub 3 miesiące, wynikał z tego, że przechowywane były najprawdopodobniej w zamrażarce, w której tkanki, jak wiadomo, rozkładają się o wiele wolniej. Teraz natomiast nie było już wątpliwości. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, oznajmił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, biegli stwierdzili, że noworodki były dziećmi Andrzeja i Jolanty K. Z punktu widzenia genetyki przyjąć należy, że nie ma drugiej takiej pary, która mogłaby być rodzicami genetycznymi noworodków. Tego samego dnia zatrzymany został Andrzej. Do tej pory przesłuchiwano go wprawdzie 3 razy, ale jedynie jako świadka i nie postawiono mu żadnych zarzutów. Tym razem prokuratura zarzuciła Andrzejowi współudział w pozbyciu się 5 latorośli. Teraz także, kiedy była pewność co do tego, że Jolanta była matką, prokuratura mogła wreszcie wydać za nią list gończy, bo do tej pory, przypomnę, Jolantę poszukiwano jako osobę zaginioną. Wyznaczono też nagrodę w wysokości 5000 złotych za wskazanie miejsca pobytu poszukiwanej. A jako ciekawostkę dorzucę, że w 2003 roku 5000 zł miało 3 lub nawet 4-krotnie większą wartość niż dzisiaj. Dla przykładu masło kosztowało wtedy jakieś 3 zł, mleko około złotówki, a paliwo mniej więcej 3,70. Tak wysoka nagroda podziałała na milczących dotąd ludzi, bo tego samego dnia, kiedy została wyznaczona, już kilka minut po 22 ktoś zadzwonił na policję i przekazał informację, gdzie ukrywa się Jolanta. Zanim ruszymy dalej, przypomnę, że w Czerniejowie nie znaleziono 5, ale 6 niemowląt. To ostatnie, a w zasadzie pierwsze, znaleziono rok wcześniej i jak doskonale pamiętamy, pod drzwiami zakrystii, a nie plebanii. Badania genetyczne wykazały, że nie miało ono żadnego związku z tą sprawą, a dalsze śledztwo wykazało po kolejnych miesiącach, że podrzuciła je kobieta z pobliskiej wsi. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo nie mają dla tej sprawy większego znaczenia. Gdybyście jednak chcieli posłuchać o tej historii, dajcie proszę znać w komentarzu, to nagramy odcinek, choć patrząc na materiały źródłowe długi by nie był, chyba że dorzucę dużo koniektury i presumpcji. Wróćmy jednak do historii zasadniczej. Andrzej K. został zatrzymany przez policję pod prokuratorskim zarzutem współudziału. Nie przyznał się jednak do winy. Twierdził, że o niczym nie wiedział, a na pytanie, czy nie zdziwiło go, że żona była w ciąży, a potem już nie była, a oni nie mieli kolejnego dziecka, stwierdził, że żona nigdy nie była chuda i on nie zauważył, żeby była przy nadziei. Andrzej K. podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, poinformował na konferencji prasowej rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Złożył jednak obszerne wyjaśnienia, jednak ze względu na dobro śledztwa nie możemy ujawniać ich treści, dodał. 2 dni później, w niedzielę 21 września 2003 roku, jak już wspominaliśmy, komendant wojewódzki wyznaczył nagrodę w wysokości 5000 zł za wskazanie miejsca pobytu Jolanty K. Informacja ta podawana była na okrągło przez cały dzień przez lubelskie rozgłośnie radiowe i telewizję, a kilka minut po 22 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Lublinie odebrał telefon od kogoś, kto twierdził, że wie, gdzie znajduje się Jolanta. Podał adres jednego z mieszkań przy ulicy Skibińskiej na lubelskich Bronowicach. Policja pojawiła się pod wskazanym adresem w przeciągu 3 kwadransów. Mężczyzna, który wskazał rzeczony adres, tak opowiadał prasie. 2 albo 3 razy widziałem na klatce schodowej kobietę w średnim wieku. Za każdym razem, gdy się mijaliśmy, odwracała głowę, jakby się czegoś wstydziła. Mieszkała tam od 2 tygodni. Co do właściciela mieszkania, powiem, że to stary kawaler, 45 czy 50 lat. Wychodził z domu wcześnie rano, wracał pod wieczór. Na podwórzu ostatnio nie przesiadywał. Pił w normie, czyli tyle co wszyscy. Właściciel mieszkania wystraszył się na widok zamaskowanych policjantów z długą bronią, ale zaskoczony chyba nie był. Spodziewał się, że prędzej czy później tacy się zjawią. Jolanta K. spała wówczas w pokoju na kanapie. Kiedy ją obudzono, oddała się w ręce policji, nie stawiając oporu. Powiedziała tylko: byłam przez męża maltretowana. Zawieziono ją do policyjnego aresztu przy ulicy Północnej. Nazajutrz, w poniedziałek 22 września, po godzinie 9 rano w prokuraturze rejonowej w Lublinie rozpoczęło się jej przesłuchanie. Jolanta K. przyznała się do winy. Potwierdziła hipotezy patologów, że dzieci przychodziły na świat między 92 a 98 rokiem. Rodziła je w wannie napełnionej wodą. Trzeba wam wiedzieć, że płód w łonie matki także znajduje się w pewnego rodzaju wodzie. Jest to tak zwany płyn owodniowy. Jednakowoż dziecko połączone jest z matką pępowiną i oddycha przez niejaką żyłę pępkową. Tlen dostaje się do płuc przez tę pępowinę właśnie. Natomiast urodzone dziecko, które już wyszło z brzuszka mamy, łapie powietrze zupełnie tak samo jak człowiek dorosły. Trzymając swoje dzieci w wodzie, pani Jolanta znacznie utrudniała im zaczerpnięcie powietrza. A jak ktoś długo wstrzymuje oddech, to chyba wiecie, co się dzieje. To zatem wszystko, co powiem na temat tego procederu, bo jest on okrutny, przyznacie. Nieruchliwe laleczki, takie sobie nazwiemy, aby YouTube nie miał pretensji, o woskowej cerze i zgasłych oczach Jolanta zawijała w gazety, a następnie chowała do zamrażarki. Jako że prowadziła sklep spożywczy, pozwolę sobie spekulować, że była to zamrażarka, jakiej używa się w gastronomii, a nie taka, jaką mamy w domach w lodówce. Zmieściło się w niej przecież aż 5 takich zawiniątek. Po przeprowadzce z Lublinia do Czerniejowa dzieci przeszły z lodówki do beczki i mniejsza o powody. Nas ciekawią na pewno bardziej motywy samego czynu. Jolanta zeznała, że to przez męża. Bała się go, bo ją sekował. Andrzej nie chciał mieć kolejnych dzieci, powtarzała. Kiedy o nich mówiłam, bił mnie i poniewierał. Jak można się domyślać, Andrzej w żadnym razie nie zgadzał się z taką wersją. Zwłaszcza, że z jego zeznań wynika, że nie wiedział o ciążach żony. Jola jest przy kości i nosiła luźne ubrania. Niczego nie zauważyłem, powtarzał. I choć prokuratura nie chciała uwierzyć w jego tłumaczenie, warto zaznaczyć, że także dzieci Jolanty, te żywe ma się rozumieć, utrzymywały, że nie zauważyły żadnej z ciąż, a mowa o nastolatkach. Przypomnę, że najmłodsza córka miała 12, a najstarszy syn już 18 lat. Skoro przy dzieciach jesteśmy, warto może dodać, że dzieci państwa K., kiedy oboje rodziców trafiło do aresztu, trafiły pod opiekę cioci, siostry Andrzeja. To o tyle dobra informacja, że nie trzeba ich było rozdzielać i bądź co bądź zostały z rodziną. Warto też chyba wspomnieć o jeszcze jednym szczególe dotyczącym tych dzieci. Kurator stwierdził, że małżeństwo K. dobrze je wychowywało, nie było zaniedbań ze strony rodziców, a dzieci świetnie się uczyły. Jako się rzekło, 19 września zaczęto przesłuchiwać Andrzeja, 22 września Jolantę. Natomiast 23 października 2003 roku przeprowadzono wizję lokalną w byłym mieszkaniu państwa K. w Lublinie przy ulicy Sympatycznej. Później było zbieranie dowodów oraz kilkumiesięczna obserwacja na oddziale psychiatrycznym aresztu śledczego w Łodzi. Wynikało z niej, że oboje małżonków w chwili popełniania przestępstwa byli zdrowi psychicznie, więc mogą odpowiadać za swoje czyny przed sądem. No i wreszcie 31 maja 2004 roku prokuratura wniosła akt oskarżenia do sądu rejonowego. Jolanta została oskarżona o przestępstwo z artykułu 148 paragraf 3, Andrzej natomiast o podżeganie do przestępstwa. Obojgu jednak groziło dożywocie. Jolanta przyznała się do winy, Andrzej nadal utrzymywał, że o niczym nie wiedział i nie ma z tą sprawą żadnego związku. Proces ruszył w lipcu 2004 roku. Z przerwami trwał w zasadzie do 2010, choć echa tej sprawy odbijały się jeszcze w 2012, a w zasadzie niosą się po dziś dzień, skoro o tym nagrywam. Ale po kolei. Pierwszy rozdział trwał od lipca 2004 do końca lutego 2006 roku. Ze względu na delikatność tej sprawy prokuratura zawnioskowała, aby rozprawa została utajniona. Chodzi o dobro żyjących dzieci, tłumaczył prokurator. Będą świadkami w sprawie i ich zeznania, jak też i wyjaśnienia oskarżonych, będą poruszać kwestie intymne rodziny. Ten wniosek poparli zarówno adwokaci, jak i sama Jolanta oraz Andrzej K. Nie wiemy zatem, co dokładnie działo się za drzwiami sali sądowej. Mamy jednak wgląd w akta, więc przynajmniej do pewnego stopnia można zrekonstruować ten trwający ponad 1,5 roku proces. Jak wiemy, Jolanta K., choć przyznała się do winy, widziała się w tej sprawie bardziej jako ofiara niż sprawczyni. To męża oskarżała o to, że choć nie bezpośrednio, wpływał na nią i jej czyny. Mąż nie interesował się domem i dziećmi, zeznawała Jolanta K. Pracował na gospodarstwie rodziców na wsi. Do Lublina przyjeżdżał na noc, a jak nie wrócił 2 czy 3 noce, to mówił, że spał u mamy. W domu był gościem. Przychodził, kąpał się, jadł i kładł się spać. Pieniądze były często pretekstem do kłótni. Co ja kupowałam, to on nie wiedział, ale jeść to jadł. Dzieci były ubrane, najedzone, a jemu było mało i pytał, gdzie są pieniądze. Najpierw urodził się 1 syn, potem 3 lata po ślubie drugi, a mąż coraz częściej nie wracał do domu. Twierdził, że spał u matki. Na Boże Narodzenie go nie było. Bałam się rozwodu, wiedziałam jak to jest w niepełnej rodzinie. Kiedy byłam w ciąży po raz 3 z pierwszą córką, mąż już jej nie chciał. On już po 2. synu nie chciał mieć więcej dzieci. Może usuniesz? Pytał. Powiedziałam, że nic nie usunę. Być może wtedy byłam silniejsza, bardziej odporna na bicie, na ubliżanie. To właśnie po urodzeniu córki zostałam pierwszy raz pobita. Więc ciążę z 4. dzieckiem, 2. córką ukryłam. To znaczy nic nie powiedziałam mężowi, bo się bałam. Nie ukrywałam tego jakoś specjalnie. Myślę, że jemu było wygodniej nie zauważyć tej ciąży. Jego to po prostu nie interesowało. Niczego nie zauważył aż do dnia rozwiązania. Bolał mnie brzuch i poprosiłam, aby zawiózł mnie do szpitala. Dopiero tam się dowiedział, że po raz 4 został ojcem. Ojciec Jolanty K. tak zapamiętał ten dzień. Była taka sytuacja z najmłodszą wnuczką, że ja byłem w domu u córki i córka powiedziała: tato, boli mnie brzuch. Ja powiedziałem: chyba jesteś w ciąży, bo to było widać. A córka powiedziała: tato, chyba nie. A tego dnia zaczęła rodzić. Zięcie ją zawiózł do szpitala i urodziła najmłodszą córkę. Od tego czasu, jeżeli wierzyć jej zeznaniom, Jola miała przeżywać prawdziwą gehennę. Mąż potrafił podnieść na mnie rękę nawet 3 razy w tygodniu. Bez przyczyny wyzywał mnie. Kur... szma... dziw... Nie miałam prawa wyjść z domu, nie mówiąc gdzie idę. Kiedyś rzucił we mnie stołkiem dębowym. Jakbym nogą nie zasłoniła, to by uderzył córkę, bo dzieci zawsze przychodziły, kiedy była awantura. Ale on nigdy nie podniósł na nie ręki. Ojciec Jolanty potwierdzał znowu słowa córki. Cytuję: zdarzało się, że zięć w mojej obecności wyzywał córkę od kur. Mówił, żebym ja sobie zabrał z powrotem ją do domu. Wiem, że zięć bił córkę, widziałem to u mnie w domu. Widział to również mój syn Jarosław. Widziałem również, że miała porządne siniaki. Moja córka była osobą skrytą. Nie chciała mówić, co się działo u niej w domu. Wiem, że ona się bała swojego męża. Na pytanie, czy się komuś o tym poskarżyła, pani Jolanta przyznała, że w zasadzie to nie. Kilka razy rozmawiała ze swoją przyjaciółką oraz księgową, która widziała ją pobitą i posiniaczoną. U tejże przyjaciółki pani Jolanta spędziła niejedną noc, kiedy uciekała z domu. Księgowa ta zeznawała i potwierdziła wersję Jolanty. Raz Jolanta miała poskarżyć się księdzu, ale ten stwierdził, że skoro mąż źle się o niej wyraża i zmuszony jest sięgać po rękoczyny, to wychodzi na to, że Jolanta jest złą małżonką. Na policję natomiast nigdy się nie zgłosiła, obawiając się zemsty męża. Ten strach, ta obawa przed mężem, to wszystko napiętrzyło się w 92 roku, zeznawała Jolanta dalej. Nie potrafię teraz wyjaśnić nawet dlaczego, przecież 4 dzieci wychowałam praktycznie sama. Nie pomogła mi mama, bo jej nie miałam, a teściowa tym bardziej. Teściowa od początku, od dnia ślubu mnie nie lubiła. Uważała chyba, że jestem za mądra. Kiedy była jakaś kłótnia między mną a mężem, Obwiniała zawsze mnie. Potrafiła mi napluć w twarz, a ja przy niej z szacunku nawet papierosa nie zapaliłam. Matka Andrzeja K. także przyznawała, że za synową nie przepadała. Ona jest osobą nerwową i nadużywa alkoholu, mówiła. Nie lubiłam jej przez jej charakter. Synowa nieraz uciekała z domu na kilka dni. Kiedy pani Jolanta zaszła w ciążę po raz 5, bała się męża. Wiedziała, że on nie chce więcej dzieci. Zapytała go nawet raz, a co, jeżeli będę w ciąży? Co mam zrobić z dzieckiem? Rób, co chcesz, odpowiedział ze wzruszeniem ramion Andrzejka. Może się nawet wyrzucić jak obierki. To zdanie Jolanta K. konsekwentnie powtarzała przez prawie cały okres rozprawy. Prawie, bo raz próbowała odwołać zeznanie, kiedy córka poprosiła ją o to, aby nie oskarżać taty. To zdanie miało być impulsem, który spowodował, że Jolanta, rodząc samotnie w wannie, zdecydowała się na późne usunięcie. Nigdy nie pomyślała o środkach antykoncepcyjnych. To znaczy, niby myślała, ale ostatecznie nie zdecydowała się ich zastosować. Tłumaczyła się brakiem czasu. W tej kwestii też winę zrzucała na męża, który nie chciał kupować i używać prezerwatyw. Do ginekologa Jolanta K. też chodziła rzadko, jeśli nie wcale. Jolanta zeznała także, że ten moment, kiedy pierwszy raz urodziła samotnie w wannie, przeżyła tak bardzo, że ciężko go opisać. Odczuwała żal i złość na samą siebie. Powtarzała, że nie chciała się ich pozbyć. Przecież to były moje dzieci, które nosiłam przez 9 miesięcy, mówiła. To nie jest paczka zapałek, którą można wyrzucić. Zdawałam sobie z tego sprawę. Nieraz otwierałam zamrażarkę i oglądałam te pakunki. Jolanta K. z jednej strony wydawała się być świadoma swojego czynu, bo sama mówiła: nie ma dla mnie sprawiedliwej kary, ja wiem, co zrobiłam. Ale chwilę potem dodawała: mimo wszystko nie czuję się na takiego mordercę, który dostaje dożywocie czy nawet 25 lat. Bo moje małżeństwo było gorsze niż więzienie. To nie ja zabiłem, to mąż. Tym ciągłym upokarzaniem mnie, znęcaniem się nade mną, tym mówieniem ciągle do mnie, że jestem wariatką, że powinnam się leczyć, że powinnam pójść się pomodlić. Gdy budowaliśmy dom w Czerniejowie, ja wstawałam o 4:00, gotowałam obiady i woziłam samochodem dla robotników. On mówił do mnie: nie ma tu dla ciebie miejsca, to jest moje, idź do obory, a jak nie, to do tatusia. Wyganiał. Jak mi się udało złapać klucze do samochodu, to tam spałam. Syn wrzucił mi raz koc przez okno. Bał się otworzyć drzwi do domu. Nie dałam rady wytrzymać tych awantur. Nieraz spałam w kuchni. Raz obudził mnie i zaczął szarpać. Krzyk obudził dzieci. Zeszły dziewczynki i kazały mu się uspokoić, bo dzieci zawsze, jak były awantury, przychodziły, aby mnie bronić, mówiła Jolanta K. Jednak w kontekście relacji Jolanty z jej dziećmi pewien dziennikarz zanotował ciekawą rzecz. 24 marca 2005 roku przed sądem zeznawały dzieci państwa K. Dziennikarz opisuje tę sytuację następująco. Przed wejściem na salę sądową dwaj synowie, 20 i 18 lat, oraz 2 córki, 14-16 lat, byli spokojni. Nerwowo zrobiło się tuż przed godziną 10:00, gdy w asyście policjantów pojawili się oskarżeni. Jolanta K. minęła dzieci obojętnie. Te przywitały się z ojcem. Synowie w milczeniu podali mu dłoń. Córki ze łzami w oczach rzuciły się tacie na szyję. Kilka lat po ogłoszeniu wyroku, kiedy Jolanta K. siedziała w więzieniu, opowiadała innemu dziennikarzowi, że dzieci rzadko przychodzą na widzenie. I można wyczuć pewien żal w jej głosie, kiedy mówi: nigdy nie rozmawiałam z dziećmi o tych noworodkach. Do tej pory o to nie zapytały, a może byłoby mi lżej, gdyby zapytały. Nie zapytały też, jak się czuję z tym, że dostałam dożywocie, czy potem 25 lat. Ja nie wymuszam na nich tego, żeby mi wybaczyli, tylko żeby zrozumieli. Przecież oni wiedzą, co się działo. Piszę do nich listy, nie odpisują. Nie mówię, że w ogóle nie piszą, ale tylko od czasu do czasu, raz na 2-3 miesiące. Albo przyjdzie kartka pozdrowienia z Zakopanego i tyle. W listach piszą krótko. Pozdrowienia, wszystko w porządku. W szkole w porządku, jesteśmy zdrowi. Podpisane dzieci. Bez imion. W nagłówku cześć, ale nie mamo. Najstarszy syn, mówi dalej pani Jolanta, wyjechał za granicę, a od tamtej pory nie miałam z nim kontaktu. Brał ślub, jak już byłam tutaj. Nikt mnie o tym nie poinformował. Ja też jakieś tam uczucia mam. Bardzo chciałabym zobaczyć wnuczka. Lutego 26 2006 roku zakończył się proces Jolanty i Andrzeja K. Prokurator zażądał dla Jolanty kary dożywotniego więzienia, dla Andrzeja 15 lat. W ostatnim słowie Jolanta prosiła sąd o łagodny wymiar kary. Andrzej wnosił o uniewinnienie i powtarzał, że nie ma z tym nic wspólnego. Może warto też wspomnieć, że kilka miesięcy wcześniej, we wrześniu 2005 roku, Andrzej K. został zwolniony z aresztu, jako że przedkładane na rozprawie dowody poddawały wątpliwość popełnienie przez niego przestępstwa i przed sądem odpowiadał z wolnej stopy. Na tę ostatnią rozprawę przybył ze swoimi 2 synami. 3 dni później sąd wydał wyrok. Jolanta K. została skazana na dożywotnie więzienie. Jolanta K. w pełni odpowiada za czyny, dla których nie sposób znaleźć usprawiedliwienia, powiedział sędzia, uzasadniając wyrok. W ocenie sądu Jolanta K. zabiła swoje dzieci z premedytacją i w niezwykle wyrachowany sposób. Andrzej K. natomiast, który cały czas powtarzał, że nic o ciążach nie wiedział, został uniewinniony od zarzutu podżegania i wyszedł na wolność. Nawet jeśli wiedziałby, że żona spodziewa się dzieci, uzasadniał tę decyzję sędzia, to brak dowodów, że nakłaniał ją do zabójstwa. No i tutaj można by postawić kropkę i uznać, że historia jest zakończona, ale nic bardziej mylnego, jak powiedziałby pewien redaktor z Zielonej Góry. Gdyż wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie, przypomnijmy, że nieprawomocny, wywołał wielką dyskusję i oburzenie. To dla mnie ewidentny skandal, powiedziała Joanna Piotrowska, szefowa fundacji Feminoteka, zajmującej się sprawami kobiet. Jolancie K. nie zapewniono rzetelnego procesu. Z tego powodu powstał list protestacyjny do ministra sprawiedliwości, a jako pierwsza podpisała go profesor Eleonora Zielińska, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Zabójstwo w czasie i pod wpływem porodu to nie tylko względy medyczne, tłumaczyła. Trzeba również wziąć pod uwagę uwarunkowania społeczne. To szczególna sytuacja psychiczna, na którą, jak sądzę, miała wpływ przemoc ze strony męża. Z relacji medialnych wynika, że sąd się tym nie zajmował. Pod listem podpisało się 20 organizacji i ponad 200 osób. One także widziały w Jolancie nie sprawczynię, ale bardziej ofiarę. Ofiarę złej edukacji seksualnej, ograniczonego dostępu do tanich środków antykoncepcyjnych i wreszcie ofiarę przemocy ze strony męża. Zdaniem autorów listu Jolanta powinna być sądzona nie z artykułu 148 kodeksu karnego, lecz z artykułu 149, który mówi: matka, która zabija swoje dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. To dowodzi kompromitującego braku wiedzy lub głębokiej hipokryzji sądu, który nie pamięta chyba o istniejących w Polsce ograniczeniach w dostępie do antykoncepcji oraz obowiązującym zakazie przerywania ciąży z przyczyn społecznych. Można było przeczytać w liście. Autorzy listu oburzeni byli także uniewinnieniem Andrzeja K. Agnieszka Grzybek z Porozumienia Kobiet 8 marca skomentowała to następująco. W tej sprawie, jak w soczewce, ujawniły się nierówności w traktowaniu przez sądy kobiet i mężczyzn. Winą obarcza się przede wszystkim matki. A już zupełnie kuriozalne jest przyjęcie, że ojciec nie zauważył żadnej z 5 ciąż. 27 listopada 2006 roku Sąd Apelacyjny przyjrzał się sprawie i uchylił wyrok pierwszej instancji. Zdaniem sądu w uzasadnieniu pierwszego wyroku nie wskazano przyczyny mordu. Ponadto jedna opinia, najwyraźniej zignorowana przez Sąd Okręgowy, mówiła o tym, że Andrzej K. musiał o ciążach wiedzieć. 14 czerwca 2007 proces ruszył zatem raz jeszcze, a zakończył się po ponad roku w lipcu 2008. Wyrok dla Jolanty 25 lat więzienia. Uzasadnienie: Jolanta K. z kolejne dzieci była poczytalna, tylko powielała rozwiązania stosowane wcześniej. Z wyjaśnień kobiety wynikało, że kolejne ciąże sprawiały jej przyjemność. Oskarżona czuła się szczęśliwa i spełniona. Ten stan trwał do momentu porodu. Jolanta K. jest kobietą inteligentną, zaradną i potrafiła dotrzeć do środków antykoncepcyjnych, ale tego nie robiła. Zdaniem sądu mąż nie wiedział o kolejnych ciążach żony, mimo że regularnie z nią współżył. Opinia biegłego wskazywała, że mężczyzna powinien zauważyć, że jego żona jest brzemienna, ale Andrzej K. traktował kobiety instrumentalnie, a według relacji samej Jolanty był tak ograniczony, że mógł nie wiedzieć o ciąży, jeśli mu się o tym nie powiedziało. Na wyroku zaważyło jednak to, że Jolanta K. kilkakrotnie zmieniała swoje wyjaśnienia. Najpierw twierdziła, że mąż nie namawiał ją do zbrodni, później jednak prawie całą winę starała się zrzucić na niego. Prokurator, podobnie jak podczas pierwszej rozprawy, żądał dla Andrzeja K. 15 lat więzienia za podżeganie. Tym razem sąd znowu go uniewinnił. Zaznaczył jednak, że odpowiada moralnie za to, co się stało. Poważna kara. Ten wyrok to skandal, stwierdziła Ewa Rutkowska z Fundacji Feminoteka. Trudno uwierzyć, że mąż był tak mało rozgarnięty, żeby nie wiedział, że żona jest w ciąży. On również ponosi odpowiedzialność. Podobnego zdania była prokuratura, która i ten wyrok zaskarżyła do sądu apelacyjnego. Pod koniec listopada 2008 roku sąd apelacyjny raz jeszcze uchylił wyrok sądu okręgowego, który uniewinnił Andrzeja K. i sprawa wróciła tam po raz 3. Tym razem 23 lipca 2009 roku sąd okręgowy dopatrzył się winy także u Andrzeja i skazał go na 12 lat pozbawienia wolności za nakłanianie do zbrodni. Ale to wciąż jeszcze nie koniec, bo i ten wyrok nie był prawomocny. Obrońca Jolanty oraz obrończyni Andrzeja K. złożyli znowuż apelację. Adwokat Jolanty argumentował to następująco. Tym razem po raz pierwszy sąd okręgowy stwierdził, że Andrzej K. przemocą nakłaniał moją klientkę do zabójstwa. A to okoliczność łagodząca. Będę domagał się złagodzenia kary. Adwokat Andrzeja K. domagała się w swojej apelacji uniewinnienia. 1 lutego 2010 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie skazał Jolantę na 25 lat więzienia, a Andrzeja za nakłanianie do pierwszego morderstwa na lat 8. Uzasadnienie niższego wyroku dla Andrzeja jest niesamowitym fichołkiem intelektualnym, więc warto je przetoczyć. Sędzia Barbara Du Chaton powiedziała: nie oznacza to, że Andrzej K. nie jest odpowiedzialny za śmierć pozostałych dzieci. Te zbrodnie obciążają jego sumienie. No i na tym skończmy. Jolanta K. prosiła wprawdzie jeszcze prezydenta Rzeczpospolitej o ułaskawienie, ale go nie otrzymała. Karę odbywa w więzieniu w Grudziądzu i na wolność powinna wyjść w 2028 roku. Andrzej z pewnością już od dekady jest na wolności, choć jak wiemy odpowiada moralnie za to, co się stało i ma obciążone sumienie. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka do końca. Jeśli dotąd dotrwaliście, napiszcie coś w komentarzu dla zasięgu. Mam nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień. Życzę Wam miłego tygodnia. Pa!